Cześć, nazywam się Jakub Tymiński, jestem studentem Politechniki Białostockiej, studiuję na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz jestem członkiem koła naukowego IO. W kręgu moich zainteresowań jest m.in. druk 3D, drony wyścigowe, rozbudowanie wielu maszyn, które łączą w sobie elektronikę oraz mechanikę. Już od czasów gimnazjum interesowałem się układami elektronicznymi. Składałem proste układy, na przykład w scalakach NE555. Potem zacząłem się interesować m.in. właśnie drukiem 3D. Tu widać jeden z moich pierwszych projektów. Drukarka 3D złożona w technikum. Pierwszy mój duży projekt. No i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Następnie brałem się za coraz większe to projekty. Między innymi brałem udział w konkursie Niesamowita maszyna na Politechnice Białostockiej, co pozwoliło mi zdobyć indeks na uczelnię oraz sfinansować kolejną drukarkę. Następnie zabrałem się za coraz to nowsze, coraz to większe projekty. Moim najnowszym projektem jest frezarka CNC. Została zaprojektowana do obróbki metalów kolorowych, ale spokojnie poradzi sobie również ze stalą. Budowa tego rozpoczęła się ponad rok temu. Jest to projekt długoterminowy. Początkowo zacząłem od samej ramy, potem zaczęło to się rozrastać. Musiałem dobudować odpowiedni stół, odpowiednią obudowę. Powoli składam ten projekt, cały czas się rozrasta. Idzie jak najbardziej w dobrym kierunku i jestem z niego dumny. Maszyna CNC służy głównie do obróbki metalu, dlatego ją wykorzystuję. Pozwala zamienić taki prosty kawałek metalu na gotową część, która wygląda w taki sposób. Frezarka pozwala na obróbkę praktycznie dowolnego materiału. Wykorzystuję do tworzenia własnych projektów, tworzenia nowych urządzeń. Zazwyczaj wygląda tak, że jak projektuję jakiś element, to już z góry mam założone pewne wymagania do jego wytrzymałości czy własności fizycznych innych, a więc wybieram albo będzie on frezowany, albo będzie drukowany 3D. Te dwie rzeczy, one ze sobą tak naprawdę nie walczą, ze sobą współpracują. Niektóre elementy bardziej nadają się do właśnie stworzenia na drukarce, jest to łatwiejsze, szybsze. Przede wszystkim niektóre elementy muszą być wykonane z metalu, do tego służy właśnie maszyna CNC. Studiowanie na Politechnice Białostockiej zdecydowanie pozwala mi na tworzenie właśnie takich projektów, a nie tylko dlatego, że można zawsze zapytać się wykładowców, dowiedzieć się czegoś nowego, dowiedzieć się na zajęciach, ale między innymi właśnie uczestnictwo w kołach naukowych, tak jak ja jestem na przykład członkiem koła naukowego i IO, pozwala na spotkanie bardzo ciekawych ludzi z podobnymi pasjami oraz pozwala również na zdobycie finansowania na niektóre swoje projekty, które są na przykład poza możliwościami własnymi. Za mną między innymi widać moją pierwszą drukarkę 3D, została zbudowana chyba w drugiej klasie technikum. Projekt wykonany ze sklejki, gdyż takie miałem tylko możliwości wtedy obróbki. Byłem bardzo zadowolony z jej działania. Pozwalała mi na zdobycie doświadczenia w pracy właśnie z drukarkami 3D, poznanie materiałów oraz poznanie różnych technik budowy oraz projektowania. Od tego tak naprawdę zacząłem przygodę z CAD-em, oprogramowaniem do modelowania 3D. Już od tamtego czasu, od wielu lat korzystam z niego praktycznie w każdym swoim projekcie. Druga drukarka była stworzona w współpracy z moim przyjacielem, Konradem Chmielnickim. Zdobyliśmy w technikum jeszcze finansowanie z odkrywców diamentów, co pozwoliło nam na stworzenie prototypu właśnie drukarki MSLA, drukującej żywicy, która posiadała od razu stanowisko myjące. Interesuję się również dronami wyścigowymi. Składam je, buduję, latam i ścigam się ze znajomymi. Jest to świetna zabawa, pozwala na poczucie się jak w grze wideo, tylko że lata się prawdziwym dronem. Taki dron pozwala na bardzo szybkie latanie, nie posiada zbytnio stabilizacji, więc umożliwia również wykonywanie akrobacji. Przede wszystkim tworząc swoje projekty chcę, aby jeden wspomagał drugi. Jeden pozwalał zrobić coś nowego, czy nawet mógłbym wykorzystać elementy stworzone wcześniej w kolejnych rzeczach. Nie chcę, żeby to były jakieś oderwane całkowicie elementy, projekty, tylko właśnie pozwalały mi tworzyć coraz więcej. Zgłosiłem swój własny projekt na pracę inżynierską. Będzie to kurtyna bezpieczeństwa na podczerwień, więc
tematyka związana właśnie z automatyką przemysłową. Kurtyna bezpieczeństwa pozwala na zabezpieczenie pewnej strefy przed na przykład włożeniem ręki do maszyny. Na razie chcę zdobyć tytuł inżyniera, jakby zawsze to było moim golem tak naprawdę, a dalej zapewne będę szedł jeszcze na drugi stopień studiów, na studia magisterskie. Wiąże z tym przyszłość, chcę dalej iść w tym kierunku, chcę dalej tworzyć nowe urządzenia i jakby widzę swoją przyszłość właśnie w tworzeniu urządzeń. Następnym projektem, którym chciałbym się zająć, jest właśnie budowa robota typu Skara. Chciałbym to zrealizować właśnie na Politechnice Białostockiej, w naszym kole naukowym IO. Jest to robot, który będzie tak naprawdę uniwersalną platformą ruchomą, która pozwoli na podłączenie dowolnego końcówki roboczej. Może robot ten będzie przyjmować zwykły G-code, jest takie przynajmniej założenie, a więc będzie można go przystosować nawet do druku 3D, do cięcia, do przenoszenia elementów.